Witam Cię serdecznie. Nazywam się Katarzyna Kieraś i z Fundacją Dantian chcę zaprosić Cię na kolejny film dotyczący ćwiczeń, różnego rodzaju ćwiczeń rozluźniających, między innymi wzmacniających, uelastyczniających ciało. Tym razem chcę zaprosić Cię na ćwiczenia, w których użyjemy kija. Jaki jest ten kij? W naszej szkole używamy kija około metrowej długości. Punktem odniesienia jest własny pępek. Jeśli chcesz wyposażyć się w taki kij, dobrze, żeby był tej długości, żeby sięgał od podłogi do Twojego pępka. Z czego zrobiony jest kij? Może być bukowy, który akurat ja mam, są też cięższe, ale myślę, że na początek może to być kij z domowych zasobów od szczotki, może to być kij z tworzywa, który jest teleskopowy i możesz ułożyć odpowiednią długość. Może to być kij sosnowy, który jest łatwo dostępny w sklepach, więc dosyć łatwo sobie to zorganizować. Co będzie ważne? Nie będziemy walczyć, natomiast będziemy robić różnego rodzaju ćwiczenia, które pomogą Ci zwiększyć zakres ciała. Zobaczysz, jak to zrobić w łatwy sposób. Ćwiczenie można wykonywać siedząc przy biurku, nawet stojąc. Dobrze zorganizować sobie trochę przestrzeni. Raczej będziemy unikać zbyt wysokiego podnoszenia kija, tak żeby oszczędzić meble, ale troszeczkę przestrzeni oczywiście się przyda. Na co trzeba zwrócić uwagę? Najważniejsze to przygotowanie do ćwiczeń. Nie będziemy robić całej rozgrzewki jakiejś potężnej, żeby móc przejść szybciutko do ćwiczeń, natomiast ważne jest, żeby trochę ćwiczeń wykonać i żeby przygotować wstępnie ciało. Co na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby rozluźnić ciało, żeby pogłębić oddech. To są takie podstawowe założenia, które w Qigongu mają bardzo duże znaczenie. I najważniejsza sprawa. Mówi się, że energia podąża za uwagą. Ważna jest Twoja koncentracja. Skoncentruj się na tym, co robisz. Obserwuj, gdzie uciekają Twoje myśli, gdzie się znajdują. Obserwuj, co powodują poszczególne ćwiczenia. Podążaj za tymi ćwiczeniami. Podążaj za sobą, poznawaj swoje ciało, poznawaj swoje zakresy i baw się dobrze. Co na początek? Proponuję jako ćwiczenia takie przygotowujące wykonanie trzech rotacji, które rozluźnią fajnie ciało i je do tego przygotują. Stopy na szerokość bioder. Te ćwiczenia możesz znaleźć na naszej platformie GFIT. Tam jest cały zestaw. Tutaj wybrałam tylko kilka, żeby przygotować właśnie ciało do ćwiczeń z kijem. Stopy mamy na szerokość bioder. Ugięte lekko kolana, bardzo ważne, żeby nie blokować stawów. Podwinięte kość ogonowa lekko. I ciężar przesunięty w stronę pięt. Kolejna ważna rzecz to tułów powoduje ten ruch. Czyli nie ręce, a tułów są inicjatorem tego ruchu. Pozwól, aby Twoje ręce coraz swobodniej oklepywały ciało, powodując niewielkie wibracje w obszarze jamy brzusznej. Jedna ręka będzie wyżała z przodu w okolicy poszczególnych organów, druga znajduje się z tyłu. Możesz sobie rozluźniać odcinek lędźwiowy takimi drobnymi uderzeniami. Możesz troszeczkę wyżej, czyli trafiając na przemiennie raz w stronę jednej nerki, raz w stronę drugiej nerki. W miarę możliwości przetrzymaj kolana i biodra. Tak, żeby nie podążały za Twoją rotacją, tak? Również stopy powinny być przytwierdzone do podłogi. Nie robimy takiego ruchu, ale osadzenie powoduje, że ta górna część tułowia coraz swobodniej rotuje. Możesz zaglądać za własne plecy, tak, żeby pogłębiać jeszcze skręt. To jest pierwsza z rotacji. Kolejna. Zarzucamy ręce. I co tutaj się dzieje? Stopy pozostają ustawione tak jak dotychczas. I teraz używając energii z ugięcia kolan, wyrzucam
rękę raz jedną, raz drugą na bark. Również ważne jest, żeby rotować łokieć. Ręka, która znajduje się z tyłu, ląduje również w okolicy odcinka lędźwiowego albo wyżej, jeśli tam ją poprowadzisz. Zobacz, jak rozgrzewają się Twoje dłonie, które są rozluźnione. Tułów jest rozluźniony coraz bardziej. Mamy już dwie rotacje. Trzecia jest nieco trudniejsza. Prawa ręka na prawo, na prawy bark, a raczej na siódmy wystający krąg. Ten najbardziej wystający krąg szyjny. Trafiamy w jego okolice. Druga ręka pod pachę, czyli robimy sobie węzły chłonne. I również dodajemy skręt tłowia. Ponieważ bywają kłopoty z tą rotacją, pokażę ją od tyłu. Przypominam, prawa ręka w tym momencie, siódmy wystający krąg, druga pod pachę, z przodu, rotację tułowia dodatkowo, ciach. I zmiana, zmiana. Obserwuj, jak dodatkowo rozciągają się tutaj Twoje ręce, kiedy trafiasz w ten wskazany wcześniej krąg. Kolana pozostają lekko ugięte. Cały dół ciała pozostaje niezmieniony, czyli równolegle stopy, ugięte delikatnie kolana i podwinięta kość ogonowa. Kolejna rzecz. Teraz ręce pewnie czujesz mrowienie pewne w rękach, są lekko rozgrzane. W związku z tym idziemy do rotacji łokci. Krzyżujemy ręce, dłonie wnętrzami do siebie. Bywają z tym kłopoty, czyli obracamy dłonie kciukami w dół, chwytamy odpowiednio i rotujemy tyle, ile jest to bezpieczne dla Twoich nadgarstków. I rozluźniamy. Tutaj również angażujemy całe ciało, lekko się wychylamy do przodu i leciutko wspinamy się też na palce stóp, ale delikatnie. I jeszcze raz. Zapamiętaj proszę, która z rąk jest na górze. Druga część to zmiana. Tym razem moja prawa ręka będzie na górze. Chwytamy w ten sam sposób i znów rotujemy. Na ogół wygląda to inaczej. Przy jednej i drugiej ręce. Świadczy to o naszej właśnie asymetryczności w ciele. Naturalnej jak najbardziej. Rozluźniamy. Rozluźniamy w tej płaszczyźnie, czyli w dół. Delikatnie rotując luźnymi nadgarstkami. Albo uginamy ręce pod kątem prostym. Dłonie mamy wnętrzami do przodu. Przyciskamy łokcie do ciała i wyobrażamy sobie jabłka, które trzymamy w dłoniach i teraz potrząsamy całym ciałem i również dłonie wpadają w taki ruch delikatny, bezwładny i rozluźniamy sobie dłonie jeszcze w ten sposób. W dalszej części ćwiczeń będziemy też troszkę więcej pracować z nadgarstkami, w związku z tym, żeby je dodatkowo rozluźnić, możemy sobie jeszcze rozgrzać same dłonie, czyli każdy palec ma swoje
przeciwieństwo na drugiej ręce, tak? I teraz palec do palca. Uderzamy sobie końcówkami, tak żeby pobudzić zakończenia meridianów. Teraz pomiędzy palce oraz tutaj przy kciukach. Jedna, druga strona. I jeszcze takie rzeczy, jak ruch palcami. W tym momencie robię palec po palcu, tak? Ale zależy nam na tym jeszcze, żeby zacisnąć mocno i rozluźnić całą pięść, tak? Zaciskamy i rozluźniamy. Zaciskamy i rozluźniamy. Na sam koniec takiego ćwiczeń przygotowawczych do pracy z kijem potrząsamy sobie całym ciałem, rozluźniamy sobie już dokładnie całe ciało. Jesteśmy już przygotowani niemalże i rozgrzani, żeby sobie poćwiczyć, używając kija. Ok. Tak jak wspomniałam, kij jest takiej wysokości. Najlepiej wybrać dla siebie niezbyt ciężki na początek, szczególnie jeśli pracujesz przy komputerze i nie wykonujesz zbyt wielu ruchów z samymi nadgarstkami, a jedynie ciągle powtarzamy przy klawiaturze i przy myszy. Dobrze, żeby kij nie był za ciężki i nie obciążał dodatkowo nadgarstków. Ważne też, żeby wykonywać ćwiczenia poprawnie, dlatego że to też będzie miało znaczenie dla prawidłowego wykonania tych ćwiczeń, będzie miało znaczenie dla Twoich nadgarstków, dla ich dobrej kondycji, dla uelastycznienia, rozluźnienia i rozgrzania generalnie. Dobrze, zaczynamy sobie od takich prostych ćwiczeń. Tak jak powiedziałam, nie będzie to walka, nie uczymy się walczyć, ale uczymy się wykorzystywać kij do pogłębienia różnego rodzaju ruchów, które oczywiście można wykonywać bez kija, ale zobaczysz, że ma to znaczenie i rzeczywiście ten zakres może być powiększony. Mam dwa rodzaje trzymania kija, mniej więcej dwa, tak? Są też inne, ale my wykorzystamy dwa. W pierwszej części ćwiczeń kij dzielimy na trzy części. Kładziemy go sobie na otwartych dłoniach, kciuki nawet na górze i trzymamy w ten sposób. Albo też odwrotnie, czyli opieramy kij o kciuki, a dłonie mamy wyżej. Mamy tutaj w kąciku ukryte punkty akupresury, więc masujemy sobie cały czas punkty akupresury. Oprócz tego oczywiście każdy palec ma zakończenie innego z meridianów. W związku z tym jest to znacznie, bym powiedziała, efektywniejszy masaż ciała niż tylko ćwiczenie, które wykonamy. Czyli chwytamy sobie w ten sposób i będziemy mieć bardzo proste ćwiczenie, które, tak jak powiedziałam, można wykonać siedząc. Tak, czyli podnosimy kij do góry, podwijając nieco nadgarstki do środka i teraz na wdechu podnosimy kij do góry i kładziemy na barkach. Oczywiście zbliża to Twoje łopatki do siebie, powoduje rozprostowanie kręgosłupa do góry i rozluźniając się, puszczamy kij w dół. Bardzo ważny element, który tutaj trzeba zarejestrować. Podnoszenie rąk do góry nie jest tym samym, co podnoszenie do góry barków. Także bardzo uczulam, żeby podnosząc ręce do góry, zachować barki mniej więcej na tej samej wysokości, tak? Czyli unikamy skracania szyi, ale obniżamy barki w dół, wyciągamy szyję. Na wydechu odkładamy kij na ramiona. Do góry i przed sobą. Wzdłuż ciała obracamy nadgarstki
mocno osadzona baza ciała, czyli od pasa w dół. Na wydechu ponownie kładziemy na barkach. Do góry. I do przodu. Części ćwiczenia dostosuj oddech do siebie, jak będzie Ci najwygodniej. Sterujemy oddechem tylko podczas podnoszenia kija i jego opuszczania na barki. Wdech. Obserwuj swoje ciało, podążaj za nim, obserwuj, jak otwiera się Twoja klatka piersiowa. Ok. Drugie ćwiczenie jest troszeczkę podobne, bo będziemy w podobny sposób pracować nad garstkami, natomiast można też wykorzystać kij do automasażu. Trzymamy w podobny sposób, czyli kciuki są na dole, kij opiera nam się jak gdyby tutaj w środku, zamykamy dłonie. I teraz prowadzimy wzdłuż ciała, masując podwinięte nadgarstki i teraz odwracam nadgarstki i w dół. Wdech i wydech. Również obserwuj swoje barki i wydech. Staraj się, żeby były maksymalnie rozluźnione. Tutaj pracują ręce, koncentrujemy się na masażu ciała. Obserwujemy swój oddech. Spróbuj zaangażować całe ciało. Czyli lekko opuszczamy ciało w dół podczas podnoszenia kija do góry. W trzeciej fazie, prostując nogi, opuszczamy kij. Spróbuj z boku ciała. Też łącząc z wdechem i wydechem. I jeszcze druga część ciała. Strona w moim przypadku, czyli wzdłuż ciała, wdech i wydech w dół. Ok. Kija możemy użyć również, aby pogłębić ruchy skrętne kręgosłupa. Jest do tego ćwiczenie, które się nazywa wioślarz. Ono spotykane jest w różnych odsłonach, natomiast tutaj zrobimy taką prostą jego odsłonę, ale również ważne, żeby całe ciało było zaangażowane, żeby rotował tułów. Stopy pozostają w niezmienionej pozycji, tak? Obracamy się w prawą stronę, podnosimy wzdłuż ciała ręce i tak jakbyśmy chcieli przepchnąć wodę płynąc kajakiem. I z drugiej strony, po ciele, ponad barki i znów końcem kija odpychamy się. Jeszcze raz.
jak mówiłam, można to robić nie używając kija, natomiast zachowanie rąk w pewnej odległości od siebie, tak, ponieważ trzymając kij mamy w stałej odległości dłoni od siebie, powoduje, że dużo bardziej obszerny staje się ruch, skręt, czyli z prawej strony ciała podwijam nadgarstki, unoszę kij wyżej, jak wiosłem odpycham się znów wyżej i druga strona. Ważne, żeby robić to z uwagą, obserwować swoje zakresy. Nie spieszymy się, nie o to nam chodzi w tym momencie. Ważne, żeby dać sobie kilka minut uwagi i kręgosłup będzie nam bardzo wdzięczny. Wzdłuż ciała i do przodu. Jeszcze raz. I do przodu. Ok. Idziemy dalej. Zauważ proszę, że te proste ćwiczenia, jest w nich duża siła. Nie ma się co przejmować tym, że wydają się zbyt proste, że są może banalne. Zupełnie nie. Przy takim trybie życia, jaki prowadzimy ostatnio, kiedy bardzo dużo czasu spędzamy siedząc, kiedy bardzo dużo czasu nachylamy się niewłaściwie, kiedy nasze biodra nie są prawidłowo ustawione względem nóg, kiedy kręgosłup jest nieprawidłowo zaokrąglony, wysokość biurek, przy których siedzimy i zastygania na wiele godzin w jednej pozycji, tak naprawdę potrzebujemy najprostszych ćwiczeń i takich, które nie spowodują dodatkowych kontuzji. Ważne, żeby jeśli dużo siedzisz, ważne, żeby właśnie znaleźć tą idealną pozycję albo szukać jej przynajmniej, tak? Czyli zachować odpowiednie kąty pomiędzy udami a kolanami, zachować kąt prosty, nie krzyżować nóg pod biurkiem, mieć kąt prosty między udami a kręgosłupem. Właśnie prawidłową wysokość biurka, tak żeby łokcie mogły swobodnie opierać się, tak? Nie podnosząc dodatkowo barków. I teraz wykorzystując takie siedzenie przy biurku, biorąc do ręki kij, również można sobie poćwiczyć ruchy skrętne. Wyobraź sobie proszę, że siedzisz przy takim biurku i teraz wyciągasz przed siebie ręce, i mając zatrzymane biodra, rotujesz. Jeśli wyobrazisz sobie, że masz na biurku garść rozsypanych kulek, możesz je zbierać kijem do siebie i drugą stroną również do siebie. Albo odwrotnie, od siebie. Teraz spychamy kulki z biurka. Dlaczego mówię przy biurku? Dlatego, że dosyć trudno jest, wdrażając się w te ćwiczenia, zachować stabilne biodra i kolana. Tak? Nie jest to dla nas naturalne. Raczej często odrywają nam się stopy od podłogi, a kolana i biodra wchodzą w skręt. Tutaj natomiast chodzi o to, żeby uaktywnić tułów, żeby to on zyskał na skrętności. Prosty ruch. Kolejna rzecz. Tym razem troszeczkę w innej płaszczyźnie popracujemy. Znów wykorzystamy kij i ponownie będziemy go trzymać mniej więcej w takiej odległości. I teraz jedna z rąk będzie na dole, druga na górze. Tak, czyli od takiej pozycji krzyżujemy ręce przed sobą.
ręka, która jest na dole, pozostanie na dole. Czyli puszczamy ją w dół i idąc za nią przechylamy się w jej stronę. Do góry. O czym to ćwiczenie? Zauważ, że tutaj wykonujemy właściwie skręt kręgosłupa w takiej płaszczyźnie, w jakiej bardzo rzadko wykonujemy to, czy siedząc, czy stojąc. Generalnie bardzo rzadko wykonujemy taką, zachowujemy taką płaszczyznę w codzienności. Tak? Czyli teraz prawa ręka idzie w dół. Krzyżujemy ręce. Już tutaj. Pracują nasze nadgarstki. Rozsuwają się łopatki. Teraz prawa ręka idzie w dół i podążam za nią. Do góry i w dół. Co tutaj jest ważne, to żeby zachować jedną płaszczyznę. Wyobraź sobie, że jesteś pomiędzy dwiema ścianami. I ruch kręgosłupa to tylko jeden albo drugi bok. Bez pochylania się do przodu. Jeszcze raz wracając do ćwiczenia. Unosimy sobie ręce i teraz krzyżujemy. Zatrzymujemy się na chwileczkę po to, żeby poczuć rozsuwające się łopatki. I teraz ręka, która jest na dole, wysuwa się w dół. Podążamy za nią, pochylając się. Do góry i w dół. Cała baza ciała, czyli nogi, kolana, uda. Wszystko to zostaje w jednej płaszczyźnie. Pozostają raczej nieruchome, są osadzone mocno. Natomiast ty pracujesz tylko tułowiem. Ponownie do góry. Teraz prawa ręka w dół. Obserwuj swoje ramiona, łopatki. I teraz idziemy za prawą ręką. Poczuj rozciąganie na wysokości pasa. Do góry i w dół. Jeszcze raz. W zależności od tego, która ręka jest na dole, w tą stronę się pochylamy. Do góry i w dół. Po skrzyżowaniu możesz przybliżyć do siebie kij. Bardziej skutecznie, bardziej odczujesz to w plecach, trzymając dosyć mocno kij, nie przesuwając dłoni po kiju w trakcie skrzyżowania. I jeszcze raz. Ok. Dobrze. Kolejne ćwiczenie będzie miało jeszcze większy zakres. I to jest ćwiczenie, które jest fragmentem formy krótkiego kija w naszej szkole Tai Chi Fundacji Dantian. Jest to ćwiczenie, gdzie ponownie trzymamy kij w ten sposób. I teraz prawa ręka idzie w dół i pod pachę. Tak, to jest pierwszy ruch. I teraz fragment kija, który będzie pod pachą,
czujesz, jak dociska jeszcze twoją łopatkę, odchylasz na bok w lewą stronę. Z takiej pozycji teraz lewa ręka w dół, pod pachę i całość w prawo. Jeden ruch. Drugi ruch. I teraz głębiej. Jeden. Nie zmieniając pozycji nóg. Skrętu i pogłębione. I tu również pozwól, żeby twoje biodra zostały osadzone, natomiast żeby cały tułów mógł reagować i podążać za tym ruchem. Czyli zaczynamy od umieszczenia jednego końca kija pod pachą. I idziemy za jego drugim końcem, skręcając tułów. W dół i pod pachę. Przechodzimy przez centrum. Druga strona, pod pachę i skręt. Jeśli masz ochotę, również i to możesz spróbować siedząc na taburecie albo krześle, tak żeby nie przeszkadzały poręcze i uchwyty na łokcie. I do centrum. Trzymamy kij w taki sam sposób jak wcześniej, czyli kciuki na dole. Przed sobą i w prawo. Przed sobą. Przed sobą i w lewo. Również nie spieszymy się. Pozwalamy ciału reagować na ten ruch, na to zadanie do wykonania. Z czasem tracimy jednak znacznej ilości wody z ciała, więc nasza elastyczność maleje. Dlatego warto, żeby ćwiczenia wykonywać powoli i dawać sobie trochę czasu na to, żeby ciało właśnie miało możliwość zareagować. Żeby się nauczyło nowego ruchu. Przy zbyt szybkich ruchach jest to dosyć stresujące. W zasadzie mamy niewiele korzyści w takiej sytuacji. Dlatego dajemy sobie tutaj przestrzeń, dajemy sobie czas pod pachę i na zewnątrz. I tak to mniej więcej wygląda. Kolejna rzecz. Tutaj ruchy będą już troszeczkę mocniejsze. Teraz trzymamy przed sobą kij. Trzymamy tak jak do tej pory. Dopiero w drugiej części pokażę ci inny uchwyt, który będzie pomagał w kolejnych ćwiczeniach i one będą bardziej skierowane właśnie w stronę nadgarstków. Chwytamy. I pochylamy się w dół. Teraz kolejna rzecz. Nie blokujemy tutaj kolan, tak? Czyli w tym pochyleniu również nie zależy nam na rozciąganiu tyłów nóg, ale zależy nam na pochyleniu całej sylwetki. Czyli lekko ugięte kolana. Schylamy się w dół. I teraz chcemy, znów dłonie nie zmieniają położenia na kiju. I teraz staramy się jeden jego kij, prawy, koniec kija, skierować do sufitu. Opuszczamy, odpocznij. I teraz druga strona, czyli kij kierujemy do góry. Rozluźnienie, odpocznij. Jeszcze raz. Rozluźnienie. Próbujemy patrzeć w kierunku sufitu.
rozkładamy się, odpoczywamy pomiędzy ćwiczeniami i jeszcze raz. To na pewno poczujesz, że skręt jest dużo mocniejszy, dlatego warto się przygotować wcześniej i to ćwiczenie zrobić jako jedno z późniejszych. Jeszcze raz. Rozluźniamy się, przypominam, kolana lekko rozluźnione i jeszcze raz. I wydech. Wdech. Wydech. I wydech. Ok. Również pozycja jest trochę bardziej wymagająca. Samo kierowanie całego skręconego tułowia w stronę sufitu nie jest najprostsze. To, żeby podążał za kijem wzrok również. Ale ćwiczenie jest bardzo, bardzo skuteczne, więc serdecznie polecam. To będzie tyle ćwiczeń, które angażują cały tułów, angażują całe ciało. Teraz przejdziemy do nadgarstków. I tutaj troszeczkę inaczej będziemy trzymać kij. Zasada jest taka. Jeśli trzymasz kij przed sobą, robisz to w taki sposób. Zostawiamy tutaj przestrzeń szerokości jednej pięści. Tak, czyli chwytamy nie na samym dole, ale nieco wyżej. I ma to duże znaczenie, jeśli chcesz prowadzić kij i chcesz mieć nad nim kontrolę, dlatego że trzymanie na samym dole jest zbyt obciążające dla nadgarstków, tak? Przeciążenie jest za duże i ćwiczenie nie będzie też tak efektywne. Czyli za jedna dłoń na samym dole, druga wyżej. Nie rozluźniamy tutaj kciuka z palcem wskazującym. Reszta nie do końca się zamyka, ale trzymamy stabilnie kij w ten sposób przed sobą. I teraz pierwsze bardzo proste ćwiczenie i to też zależy od jakby ciężaru Twojego kija. Jeśli masz bardzo ciężki kij, za ciężki dla siebie na sam początek, to bardzo proszę uważaj. Natomiast jeśli masz lżejszy, możesz to ćwiczenie wykonywać swobodnie. Co zrobimy na początku? Prostujemy rękę. Proste, prawda? A jednak nie do końca. Kładziemy kij na ramieniu. I teraz ważna rzecz, to co wspomniałam wcześniej, potrzebna jest pewna przestrzeń dookoła. Nie do końca panujemy na początku nad kijem, więc warto wyeliminować z otoczenia rzeczy, które łatwo uszkodzić. Więc zróbcie sobie miejsce. Kładziemy kij na ramieniu. I teraz ciągniemy go po ramieniu do przodu. I prostujemy. I teraz ręka jest prosta i kij jest przedłużeniem Twojej ręki. Na ramieniu. W kontakcie z ramieniem pozostaje przez chwilę i prostujemy. Tak jakbyśmy wyciągali kij zza pleców. Ciągniemy po ramieniu i prostujemy. Zwróć uwagę, żeby kij był na jednej wysokości, żeby był przedłużeniem Twojej ręki, żeby nie spadał w dół, nie był za wysoko, ale właśnie w tej pozycji. To wcale nie jest takie proste. Jeszcze raz. Wyciągamy do przodu i prostujemy. Zmieniamy rękę. Kij ma to do siebie, że wykonujemy te ćwiczenia na dwie strony, co bardzo fajnie równoważy też półkulę mózgową i właśnie ciało. Chwytamy w ten sam sposób, czyli zostawiamy przestrzeń jednej pięści na końcu kija. Kładziemy sobie na ramieniu. Wyciągamy. I prostujemy. Kontrolujemy wysokość kija. Ponownie kładziemy. I prostujemy.
uszy. Kładziemy raz jeszcze. Czyli kładziemy i nie jest to ruch tego rodzaju, tak? Gdzie kij właściwie nie wiadomo, którym ty podąża i jest to obszerny, niekontrolowany zupełnie ruch, tylko właśnie staram się go wyciągnąć za pleców i po prostu wyprostować rękę. Jeśli będziesz robić w ten sposób, jest właściwie bezpieczne w miarę twoje otoczenie, bo trajektoria jego ruchu nie jest tak duża. Ok. To jest kolejne ćwiczenie. Inna rzecz, która też bardzo fajnie poprawia koordynację i również będę pracowała nad gardki, to jest właśnie odwrotne ćwiczenie, czyli umieszczanie kija za plecami. Trzymamy w ten sposób i teraz za swoje własne plecy wkładam kij. Staram się, żeby był taki jak mój kręgosłup, tak? Czyli właśnie w linii kręgosłupa i teraz drugą ręką chwytam go na dole. I trudność polega na tym, że staram się go chwycić tak samo jak na górze, czyli z przestrzenią na jedną pięść od końca kija. I teraz puszczam górę, wyciągam dole. Udało się tym razem. Wkładam górę kija za plecy, chwytam odpowiednio i wyciągam dole. To jest już trochę trudniejsze, jeśli chodzi o meble i lampy wiszące. Czyli tak to wygląda z tej perspektywy. Jeśli to zrobić z boku, zobaczmy tutaj. Czyli prostuję cały kręgosłup. Muszę dosyć wysoko trzymać tutaj rękę. Chwytam na dole i wyciągam dole. I ponownie wkładam za plecy. Zauważę na początku, że nie jest łatwo zlokalizować w ogóle kij. Chwytam odpowiednio i za plecy. I teraz jeszcze raz, czyli tutaj trzymamy górę i dół. Za plecy. Oczywiście im więcej miejsca, w którym ćwiczysz, im więcej przestrzeni, jeśli można być z kijem na zewnątrz, tym jeszcze lepiej, ale warto spróbować i warto ćwiczyć tych. Jeszcze jedna rzecz i to już jest ćwiczenie zdecydowanie obciążające bardziej nadgarstki, też w zależności oczywiście od ciężaru i kija. Trzymamy w ten sam sposób i teraz staramy się puścić kij w dół, tak, żeby wykonał obrót. I teraz zwróć uwagę, że moja ręka pozostaje niemalże prosta cały czas. Puszczam kij. Puszczam. Jeśli zaangażujesz całe ciało, w zasadzie możesz używać ciężaru kija, pozwalając mu na wykonanie tego ruchu, nadając tylko impuls. Czyli puszczam. Puszczam i jeszcze raz. Może też być to ruch w drugą stronę. Czyli mój ruch ciała powoduje, jakby idzie ciałem za jakby wykorzystuje taką inercję i pozwalam, żeby kij jak gdyby prowadził, tak? Ale ważna rzecz. Staramy się zachować właśnie rękę prostą, tak żeby nadgarstek pracował. I tutaj bardzo uczulam, bo tutaj potrzeba więcej miejsca, dopóki twoje nadgarstki będą dosyć mało elastyczne na samym początku ćwiczeń mogą być, ten ruch prawdopodobnie będzie dużo bardziej otwarty. Ostatecznie staramy się, żeby ruch był wzdłuż ciała. I ręka prosta. I w drugą stronę, znów wzdłuż ciała,
Bardzo ważne, żeby równoważyć ciało, czyli lewa ręka. Prostujemy. Ręka w łokciu pozostaje niemal prosta. Puszczam kij i nadaję mu kierunek, jedynie wykorzystując jego ciężar. Mogę delikatnie rozpuścić tutaj uścisk na kiju i w drugą stronę. Tak, czyli to, o czym pamiętamy. Przestrzeń dookoła, prosta ręka i praca nad garstkiem, tak? Czyli nie prowadzimy ręką, ale puszczamy, jedynie nadając kierunek. W jedną i drugą stronę. Obie ręce. Rozluźniamy sobie barki i ramiona. I teraz najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, siedząc sobie z kijem, to po prostu włożyć go i prostować kręgosłup. Siedząc chwileczkę, wykonując też ruchy skręte. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że przydadzą się ćwiczenia, że poczujesz własny zakres, zobaczysz ile można rozluźnić jeszcze mięśnie, ile można rozluźnić przestrzeni w kręgosłupie. Mam nadzieję, że będziesz się też dobrze bawić i ćwiczenia będą dla Ciebie bardzo korzystne. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.